Sponsorem serii jest Komputronik, który dba o moje mięśnie, bo daje wielkie prezenty. Dzisiaj odcinek specjalny z czymś wielkim i z wielkim człowiekiem. W swoim 30-letnim życiu jednego się nauczyłem. Nieważne jak dobry masz sprzęt do sprzątania, to i tak będzie syf, jeżeli nie będziesz sprzątać, ale oprócz tego żadna rzecz nie zbierze wszystkiego. Nie ma rzeczy totalnie uniwersalnej, która by działała do wszystkiego. No przykładowo, na przykład ta końcówka do tego Dysona działa świetnie. Pokazuje, że jest syf, wystarczy raz przejechać i jak jest czyściutko. Ale już żeby wyczyścić dywan, to potrzebujemy innej końcówki ze szczotką. Finał jest taki, że z dzisiejszym gościem wytworzył się pewien mem, że zawsze jak do niego przyjeżdżam, to sprawdzam, czy ma czysto pod biurkiem. A że jemu się nie chce zapewne samemu sprzątać, to stwierdziłem, że znajdę coś, co zrobi wszystko za niego. Każdy twórca internetowy w grudniu ma najbardziej napięty grafik. A kogoż to innego szukać jak nie Pago, który grafik ma napięty nawet w styczniu, nawet w lutym, w marcu, w każdym miesiącu. On więcej streamuje niż żyje. Przed komputerem przesiaduje dłużej niż z rodziną na święta. W tym momencie go jeszcze nie ma na schodkach, ale ja sobie tutaj poczekam. O której on miał być? Mateuszku, Pongocki. O kurde. Czekaj. Halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem wirtualnym konsultantem i dzwonię ze spółki Asmanta. Kiedy Pago przyjedzie? Przepraszam, czy może pan powtórzyć? No kiedy Pago przyjedzie? Do widzenia. Pago to człowiek wszechstronny, wielu talentów. No już, on powiedział, że nie, on idzie do domu. Czemu on poszedł? Co? Dobra, pa, Pago! Nie rozumiem dzisiejszego odcinka. Pago! To, że korsy mi nie ukradł. Pago to człowiek wszechstronny, wielu talentów. Tam jest ciemno. Czemu tamtędy nie wszedł? Już światła ustawa. Pago, nie, bo zimno jest. Muszę znowu światła przekładać, bo to jest ostatnia próba. A jak nie, to go wyrzucamy i sami robimy odcinek. Nie bez powodu w swoim niku ma cyferkę 3, bo po raz trzeci przychodzi do domu i wita nas w progu. Witam. Przywiozłem ci prezent, bo dzisiaj Mikołaj jest. O, dziękuję. Też mam dla ciebie prezent, ale ładny. To chodźmy, odpakujmy prezenty w takim razie na schodach. Patrzcie, co dostałem. Tym razem ja pierwszy odpakuję prezent. Uważaj, bo bawełna droga. Ty, 150 gram na metr kwadratowy, nie? Popatrz, jaka ładna i co jest najfajniejsze. Ręcznie zbierane te. A oprócz tego, stary, ja się w Elkę chyba nie zmieszczę. Jaka elegancka. Zaraz przymierzę, ale teraz jest coś, co usprawni i ułatwi życie i moje, i twoje. Tu masz rączki, możesz zobaczyć. No, ciężkie. Czy domyślasz się, z czym zawsze był problem, kiedy się spotykaliśmy? Nie wiem, pod biurkiem zawsze był bałagan, ale tak, to problem nie było. No ze mną był zawsze problem, ale tego już nie wiem. Chyba, że ktoś jest jakiś robot, który mnie zastąpi. Ja myślę, że możemy odpakować i zobaczyć, co jest w środku. Ziemniak. To jak ja bym wiedział, że takie rzeczy tu? Automatyczny robot. Autonomiczny. Takie prezenty tu dajecie, a można na dwa razy w grudniu się pojawić? Challenge'em Adventechu w tym roku jest to, żeby zrobić 24 odcinki z 24 różnymi twórcami, żeby nikt się nie powtarzał. To jest bardzo ciężkie. No Mateusz, ty miałeś rację, jak mówisz, żebym ten... Ja widzisz? Miałeś rację. Ja nie wiedziałem, że to takie tu rzeczy są. Co ty gadasz? W tym roku udało się wygospodarować 2 godziny zegarowe, z czego godzina 40 jest już zużyta, więc 20 minut mamy na to, żeby nagrać resztę odcinka. Uwaga, ta wielka paczka to jest prezent specjal, dlatego że z tobą najwięcej przejść było tak naprawdę w związku ze sprzątaniem. Z tym, że za każdym razem jak przychodziłem do ciebie, to każdy mnie zmuszał z widzów, żebym zrobił test białej rękawiczki i nigdy ta rękawiczka finalnie nie była biała. Nie wiesz nigdy rękawiczki. Ostrożnie. Dawaj. Karambit. No to nie są tanie rzeczy. A będziemy go testować tutaj? Możemy go odpalić. Akacja, 2 szczotki, dobra, gicio. Znając życie, miałeś już wcześniej do czynienia z tego typu jeżdżącymi robotami. I teraz moje pytanie jest takie, który z tych, które ty testowałeś, był twoim zdaniem najlepszy? Znaczy ja nie testowałem. W ogóle. Ostatnio miałem dopiero styczność pierwszy raz z robotem. I czy dalej jest on u ciebie i możesz sobie z niego korzystać na co dzień? No. Czy używasz? Nie wiem, czy mam kłamać w odcinku, czy nie. To mam nadzieję, że przynajmniej z tego skorzystasz. Dobra. A jest woda, czy jest funkcja mapowania też? Tak, i to jest właśnie najfajniejsze moim zdaniem. Co prawda ja nie mam pojęcia zbyt wiele na temat tego robota. A wodę się dodaje, czy...? Wodę się dodaje i trzeba wylewać, więc tam jest wszystko. Co tam sam przeglądasz? No daj mi go oglądać. Co mi obchodzi teraz wideo, jak mam prezent? Czyli tu jest taka wymienna. Czysta woda, brudna woda, okej. Okay. Tu jest ładowanie. Tu jest woda. Duże, duże pojemniki, fajno. Nie no, zaszczeliłeś mi ziemniak. Aha, bo to są takie kręcone. To jest wersja turbo, więc te szczotki będą się, z tego co pamiętam, 200 razy na minutę obracać. A w związku z zapachem, dobrze, że sprawdzasz, dobrze, że wąchasz, bo też jest jedna fajna ciekawostka co do tego robota. Dlaczego on jest akurat fajny? Dlaczego jest fajny? Bo jest w prezencie, za darmo. Nie, chodzi o to, że zacząłem, jakby przygotowując się do tego odcinka, zacząłem patrzeć się na to, co oferują roboty takie sprzątające w dzisiejszych czasach. Czego można od nich wymagać i co jest fajnego, a co jest niefajnego. Więc ci opowiem, co jest tutaj fajnego. Czekaj, a to mam zgadnąć, co jest fajnego? Tu jest ten laserowy, który jakby całe otoczenie sobie kształtuje. On sobie buduje mapę. Tu jest zderzak. Jak on poczuje, że w coś najechał, to hamuje. Tu są czujniki.
czujniki odległości od przedmiotów i na dole masz jeszcze czujnik jeden, który jest od upadku tutaj. Schodowy schod. Czyli jak wjeżdża na podschody, to nie spadnie. Nie myliłem się mówiąc, że to jest człowiek wszechstronnie uzdolniony. Czy znaliście jakiegoś innego gracza, który by się tak dobrze znał z odkurzaczami, a tak mało ich używał? Powiem tak. Ostatnio troszeczkę się zaznajomiłem z tematem, ale przez to, że też tak jak ty już jestem panem domu, to i wchodzimy w taki wiek, to było śmieszne, bo ostatnio był stream z prezentami i mieliśmy też prezent od Tefala. Bardzo dużo jakichś tosterów i tak dalej. I wszyscy polowali na te właśnie rzeczy kuchenne, więc i ta moja społeczność i my wchodzimy w ten wiek taki dorosły. Nikt nie jest zainteresowany jakąś myszką czy czymś, tylko każdy chciał jakiś automat do muffinek i tak dalej. Dobrze tutaj Pago wskazał. Bardzo dużo elementów, które rzeczywiście są tutaj na takim odkurzaczu, ale jest jeszcze jedna ciekawostka, bo teraz nowe odkurzacze są, uwaga... To mnie zaciekawiło to. Są wyposażone, stary, w kamerę. Nie dość, że możesz sobie podglądać, jak wygląda jego praca, z tego co wiem. No to... Można włączyć tryb patrolu, że sobie przejedzie do różnych pomieszczeń, zrobi zdjęcie i ci wyśle. To przy okazji dzięki tej kamerze on sprawdza. Jeżeli widzi, że jest przewód, to teoretycznie jest tutaj jakieś AI, które sprawdza, że to jest przewód i kto nie chce wjeżdżać. Tam mam wydzielone takie, na mapie wydzieliłem strefy. Te strefy, żeby nie wjeżdżał. Śmieszna historia, wjechał mi tam, jak jest telewizor w salonie i patrzę, jest hałas jakiś. A on wkręcił mu się od listwy kabel i do tej listwy był przyczepiony ten telewizor 60-calowy i on zaczął ciągnąć ten kabel ze sobą, a powiem ci, ten odkurzacz, ten pewnie też są mocne. Są mocne. No i powiem ci, że w ostatnim momencie go zastopowałem, bo no wydaje mi się, że spokojnie bym mógł pociągnąć ten telewizor tak, żebyś... Ale w ogóle jako ciekawostka do tego robota, bo ty miałeś robota takiego, który po prostu odkurzał? Nie, miał z funkcją mopowania, ale nie miał takiej funkcji że zasysał też tą wodę brudną. Tutaj będzie taka ciekawostka, która zainteresuje bardziej ludzi 20+, niż młodszych, bo mam wrażenie, że to jest bardziej target tych osób, które korzystają z tego typu robotów. Ja się jaram. Bo to jest rzecz, która mi się straszliwie spodobała, no bo... A, no tam jest takie funkcja mopowania, takie po prostu przecieranie na wilgotno podłogi, nie? Nie ma kręcenia, jest statyczna ścierka i to po prostu na takie lekkie, jakby wiesz, po butach czy coś, to spoko, że przeciera to na mokro, nie? To ja ci powiem jedną ciekawą rzecz. To jest chojownik na kurz i to jest rzecz, której mi w tym odkurzaczu tak naprawdę najbardziej brakuje. Otóż teraz chwila teorii i dlaczego mamy tak dużą stację ładowania. Nie każdy odkurzacz ma ogromną stację, ale te, które mają, potrafią mieć różnego rodzaju funkcje. Są między innymi takie, które automatycznie wysysają brud ze środka i masz duży zbiornik w środku, który opróżniasz raz na jakiś czas. Ten odkurzacz tego nie ma. Natomiast tutaj jest inna sytuacja. Ale z drugiej strony, wiesz co, to niby na jedno wychodzi, bo co odkurzanie muszę dolewać tej wody, więc w zasadzie czy dolewasz wody, czy opróżniasz pojemnik na ten, to na jedno wychodzi. Chociaż ja bym szczerze wolał opróżniać chyba na sucho, a wodą się bawić mniej. I tak jest w tym modelu. Są też modele z trzema funkcjami. Tylko zazwyczaj to są modele, które są jeszcze dwa razy droższe niż ten, więc tam już możemy kupić za to samochód. Ale tutaj jest ciekawostka. O co mi chodzi z tą stacją ładowania? Otóż... Delikatniej bardzo. A, żeby nie porysować. Otóż, tutaj mamy rzeczywiście, tak jak Pago widział, dwa pojemniki. Jeden jest na czystą wodę, drugi jest na wodę brudną. W momencie, w którym odkurzacz zasyśnie sobie wody, ile potrzebuje i posprząta, to on przyjeżdża do stacji, stary, on bierze i płuka sobie swoje mopy i ta brudna woda wchodzi do brudnego pojemnika. I to jest zarąbiste. Ja się... Okej. To Mateusz mógł wymyślić, bo to jest sprytne. Ja się zakochałem ostatnio w mopowaniu, jak zobaczyłem, jak łatwo jest wyczyścić schody, gdzie nie ma żadnego wtedy kurzu, więc ta funkcja, tak powiem ci, trochę zazdroszczę ci tego prezentu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Pago, pierwsze co zrobił, jak wziął tego robota i wziął jego jednego z mopów, to się zastanawiał, czy nowy, czy stary. Owszem, te można sobie ściągnąć, one są na rzepy, można je sobie uprać, ale bardzo często z robotami automatycznymi, które mają funkcję mopowania, jest jeden zasadniczy problem. Co się stanie, jak zostawisz mokre rzeczy na przykład na ziemi? No ja wiem, trzeba to raz jakiś czas wyprać ten, wiesz? Po jakimś czasie tak jest zapach tego mopa, więc trzeba o ten mop dbać. I sprawa jest taka, nawet jak się wrzuci wodę z jakiegoś tam filtru, który nam wyczyści tą wodę, to i tak finalnie szmatą trzesz o podłogę, która jest brudna, więc i tak wszystko będzie gnić. Natomiast to, co mi się mega spodobało w przypadku tego odkurzacza, to jest naprawdę ciekawe. Albo przynajmniej mnie to jara. Jak on skończy te cykle, popłucze sobie te całe mopy, to on wjeżdża tutaj i przez jakieś 4 czy 5 godzin suszy dodatkowo te mopy. Stary, ciepłym powietrzem, masz suszarkę wbudowaną do mopa. Okay. To jest kurde przyszłość. Bo normalnie w tych wszystkich mopach, jak mop jest cały czas mokry, to on śmierdzi jak taka szmata, którą wyciągnąłeś z pralki po 3 dniach, jak robiłeś pranie. A myślę, że każdy wie, jak takie pranie śmierdzi. Ty, co on robi? On czyści swój domek. Wróć.
Ale szybki jest, ty! I on lepiej parkuje ode mnie! Patrz, ma tam takie odblaski w środku, więc pewnie sobie wyczuwa, gdzie co ma zrobić i musimy mu wody nalać, żeby sobie zasysnął trochę wody. Wiesz, Pago, w jaki sposób on wie, że jest mało wody? No wiem, tu się unosi czujnik. I tutaj jest na dole, bo chodzi o to, że w momencie, kiedy się woda kończy, to nam daje znać, natomiast w tym przypadku... Ale powiedz mi, ja ci zadam inne pytanie. Jak ten pływak jest połączony, jak ten czujnik jest połączony z mechanizmem, z urządzeniem? Indukcyjnie, magnetycznie, a to wygląda trochę jak lodówka. I teraz sprawa jest taka, że ponoć nie ma tutaj możliwości dolania detergentu, żeby umyć podłogę, żeby ładnie pachniała, ale przynajmniej zbiera kurz, bo jest na mokro. Wsadzamy. Teraz słychać, jak zasysa wodę chyba. Brzmi trochę jakby sikał, nie? Patrz, on przepompował już do czarnego zbiornika. Ty, rzeczywiście, czy on sobie płucze teraz i czyści mopy, żeby były czyste. Co, zostawiam mokry ślad za sobą? Zostawia, jest, widać. Jest, widzicie? Tu są ślady, ty, co on? A, bo on sobie mapuje chyba teraz pomieszczenie. Połączmy się z aplikacją i zobaczmy, jak widzi nasz stół tutaj do nagrywania. No powiem wam, mieliście pomysł, a mega praktyczny prezent. Takie prezenty trzeba robić. Zamiast zwierzaka na święta, który jest obowiązkiem, lepiej wyzbyć kogoś od obowiązków i niech sprząta za niego. Stop kupowaniu zwierząt na święta, bo to jest zły pomysł. Zrobiliśmy małe, drobne testy i słuchajcie, w tym momencie odkurzacz nam powiedział, że on rozpoczął proces suszenia. Ja mam tutaj kamerkę termowizyjną, więc możecie zobaczyć, jaki Pago to jest gorący chłopak. Natomiast mam wrażenie, bo nawet słychać delikatnie, że jest taka mała suszareczka, nie? I to, co mnie najbardziej ciekawi, to co chciałbym, żebyście wy też zobaczyli, to czy te... Nie róbmy mu na złość, nie róbmy mu na złość. Ty, no tam są jakieś nawiewy. Słuchaj, robię dziafera zaraz. Ty, ale on jest miły, mówi, że proszę, odłóż mnie. Ale widzisz, tam są takie czerwone plamy i stamtąd jest ciepło, więc wydaje mi się, że tam suszy. Tylko czekaj, teraz zesparujmy to z aplikacją, no tak, w takim tak, razie. Okejko, return to base. Jakby ci było kiedyś smutno i byłbyś, wiesz, samotny jakiegoś dnia, ci możesz mówić do swojego odkurzacza. Popatrz, możemy sobie ustawić, że mamy naszą szafkę na buty w jakimś miejscu konkretnym i robisz całe swoje mieszkanie. To jest zarąbiste. Jak stworzysz swój model mieszkania, to możesz mieć model trójwymiarowy. Popatrz, to jesteśmy my. No, na YouTube'a ty mnie nagrasz, ale nawet nie zła jakoś. Stream z odkurzacza. Ty, to było w końcu był jakiś content quality. Inspekcja domu rejestruje wspaniałe chwile w twoim życiu. Masz dotarcie do wyznaczonego punktu. Dziecko możesz odkurzaczem nagrywać. Nie dzwoń do mnie, idę spać. Ziemniak, dobrze tego nie masz w telefonie, bo byś mnie prześladował. Ty, ale daj mi też dane dostępowe do apki, to będę dzwonić tak czasami pytać. No bo zaraz przed przyjazdem powiem do niego, okej, Iko, idź posprzątaj pod biurkiem Pago. To by było dobre. To jakie są na przykład minusy tego urządzenia, to to, że nie można dodać detergentu z tego, co wiem, do środka, żeby mieć... Ale nie wiem, czy jest taki w ogóle. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że jak i ten nie ma, i te falowy nie ma, tylko wodą robi, to wydaje mi się, że nie. Znaczy, wiesz, chodzi pewnie o te wężyki, które są w środku, bo wydaje mi się, że jakbyś dodał trochę, żeby mieć trochę zapaszku, to nie byłoby aż takiego dużego problemu, ale nie chcę tutaj ryzykować. Problemem jest to, że nie mamy automatycznego opróżniania pojemnika na kurz i w sumie tyle, resztę to by trzeba było przetestować i sprawdzić, jak sobie radzi z mapowaniem i omijaniem przeszkód. Wydaje mi się, że nie da się mieć wszystkiego. Są takie rozwiązania, tylko tak jak mówiłem wcześniej, są mega drogie. Są? A skąd wiesz? Bo sprawdzałem. Tak? Jest nawet kanał na YouTubie zagraniczny, który nazywa się Vacuum Wars. Na tym kanale stary, są wojny pomiędzy odkurzaczami i gościu robi takie profesjonalne, pełne testy i kategoryzuje wszystkie odkurzacze względem tego, ile zbierają na przykład piasku z dywanu o określonej długości włosia. Tego, jakie potrafią ciśnienie wytworzyć podczas wciągania samego syfu, ile wytrzymują na baterii i tak dalej. Mają całą tabelkę, to jest po prostu kanał stricte poświęcony tylko i wyłącznie odkurzaczom. Ja myślę, że w tym momencie przydałoby się zobaczyć, jak działał ten robot bezpośrednio u Pago, więc teraz widzicie ujęcie po prostu z telefonu złapane, że ten robot rzeczywiście raz wykonał czyszczenie. Tak, to jest dla ciebie zadanie, żebyś to zrobił. Mogę ci komórkiem nagrać nawet ten wideo. Pojechał na zwiady. Zapraszam, zapraszam. No raz gościu, jeszcze sobie tu jeździ. Chłopie, tam nie, tam coś się nie leje. No, tam nie ma sensu jechać. O kurde. Tu nie, matko. Czekaj, nie rób! Stop! Stop, robot! To samo co z tamtym, jak się uczył. Ty, odpalamy wojnę robotów. Nie wiem, czy syn ziemniaka nie spękał. Właśnie powiedział, że ma brudne te pady do mopowania. Jadzie do domu wyczyścić je. Zobacz, a ten go goni. Fajno, ziemniak, robot sobie jeździ, sprząta, spisuje się. Dziękuję jeszcze raz bardzo za prezent. I chciałbym drogiej widowni życzyć wszystkiego, co najlepsze na te święta. I jeśli byli grzeczni, to na pewno coś od Knutołaja dostaną. Wesołych świąt. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć wiele na temat
odkurzacza, dlatego że Pago go dopiero co potestował, co widzieliście, więc tam wyraził swoją opinię, jak mu się podoba albo mu się nie podoba. Czy chce go zachować dla siebie, czy może... Na pewno mi się podoba. Super prezent i polecam wszystkim takie urządzenia, bo naprawdę ułatwiają życie. Już jakieś doświadczenie mam i byłem zaskoczony pozytywnie. Chciałem oczywiście podziękować wam tutaj za prezent i komputronikowi też, bo to chyba od nich. Także bardzo dziękuję, super prezent praktyczny, bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się takiego sprzętu i to jeszcze na takiej bogatości. Możemy zrobić tak, że się odwdzięczy w jakimś małym stopniu, jak ktoś chce jakieś ten ubrania. Kiedyś wprowadzono pralki, cieszyły się wielką popularnością, bo nie musieliśmy iść do rzeki i prać w rzece. Teraz mamy automatyczne odkurzacze, nie musimy odkurzać, tylko mogą robić to za nas. Oczywiście na przykład kanapy tym będzie ciężko odkurzyć, więc i tak się przyda jakiś inny, chociażby ręczny odkurzacz. Warto po prostu używać czegoś takiego, żeby ogólny porządek utrzymywać, a od czasu do czasu i tak warto wjechać w każdy możliwy zakamarek, bo tak jak się dowiedziałem od Pago, u niego pod telewizor nie może wjeżdżać odkurzacz, bo mu telewizor prawie że rozwalił. Tak czy siak, dziękujemy bardzo też Pago za odwiedzenie, znalezienie tej chwili i czasu. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, dziękuję, naprawdę. Mam nadzieję, że odcinek także wam się podobał. Koniecznie zobaczcie kanał Pago, gdzie możecie się zaznajomić z jego twórczością, choć na co dzień jednak streamuje na Twitchu. Są dwa inne filmy. Menelnia. Poprzedni odcinek i jakiś inny losowy filmik, który warto zobaczyć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Broda jest elegancko zrobiona, cześć.